Z dzieciństwa pamiętam, i to bardzo lubię nadal, smak kwaśnego mleka, czyli siadłego mleka z warstwą śmietany na górze. Przed wymieszaniem jeszcze, powiedzmy, w tym naczyniu, w którym ono się zsiadło. A obecnie lubię smak, i nie tylko ja, ogórków kwaszonych. Są tutaj takie, powiedzmy, firmy Daftona na przykład. Jak jeżdżę na cotygodniowe wycieczki organizowane przez Politechnikę Śląską, wycieczki górskie, to biorę zawsze swoich ogórków i jest to jeden z lepszych hitów. Jak się chodzi po schroniskach, to ludzie zamawiają piwo w słowackich, czeskich, polskich. Jak ja wyciągnę ogórka, to to pasuje kwaszonego jak ulał. Cztery osoby potem się biją o ten kwas, który został z ogórków. A potem już na końcu, jak ja zostaję z samym słoikiem, no to jedni jeszcze zjedzą tam z dołu te płatki, powiedzmy, czosnku, łącznie z koprem, a potem przychodzi taka jedna z pań uczestniczek wycieczki, mówi: wiesz co, daj mi ten słoik, bo już on ma naklejkę, to ja sobie zrobię sama ogórki, już nie będę musiała przyklejać, no, powiedzmy, zrobię sobie swoje w tym słoiku, nie, a już masz zaraz z nakrętką, nie, powiedzmy, tak jak tutaj, nie, także ja zostaję potem, już tak jakby ze wspomnieniami.